Polskie Odparcie! Golemisiu, jesteśmy wspaniali. Jesteśmy. Jesteśmy cudowni. Jesteśmy. Jesteśmy wielcy. O, tak. O nie. Ja jestem wielki. Ty jesteś duży. No. Nie chłopie. No. Oto i mój dumny tatuś. Halo? No cześć, tatuś. Jak się bawisz w ciechodzinku? Bawię się. Synu, dla mnie czas zabawy się skończył, kiedy ty przyszedłeś na świat. Jedyna rzecz, jaką potrafiłeś porządnie zrobić, to kupa. Jak widzę, do tej pory się nic nie zmieniło. Tato, ale o co chodzi? O to, że znowu wpakowałeś się w kłopoty. Przecież klub odniósł sukces. Brawo. Kupię ci medal z Oelixa. Medal? Dla mnie? Tak, kurde. Za wybitne osiągnięcia na polu kwitnącej inteligencji. Ja rozumiem, że gdy ktoś chce się zabawić w klubie z narzeczoną... A nie ma własnej, to sobie wypożycza. Wypożycza? A od kogo? Od gangstera, który właśnie wraca do miasta. Skąd wraca? Skąd? Z czasów pod gruszą. Był tam tak długo, że zdążył się stęsknić. I jak go znam, wolałby, aby nikt mu przez ten czas narzeczony nie tykał. A kto ją tknął? Twoja prawa ręka, głąbie! Co? Halo? Tato! Tato! Nie możesz się tak denerwować. Nie mogę, ale powinienem. Ja narzeczoną gangstera. Niemożliwe. Ja nigdy czyjeś baby. Ja zawsze tylko niczyje. Ja też tylko niczyje. Zawsze niczyje. To żeś sobie brachu nagrucha. A miało być tak pięknie.